Yo, Tunero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Soul Blade. No i zagramy sobie kolejną postacią. W poprzednim materiale graliśmy sobie Huangiem, a w tym materiale zagramy sobie Rockiem. Także zapraszam do oglądania. Urodzony w Anglii jako Nathaniel William Adams, nie pamięta nic z dzieciństwa spędzonego w Anglii. Po tym, jak statek jego ojca został zaatakowany przez piratów w poszukiwaniu miecza bohatera, młody Nathaniel znalazł się na obcym brzegu jako rozbitek. Nauczył się żyć w dziczy i po latach zetknął się z tubylczym plemieniem, które mówiło o ludziach zza oceanu. Próbował dołączyć do plemienia, ale bali się oni białego olbrzyma. I jedynym, który się z nim zaprzyjaźnił, był młody Apacz Bango, którego rodzice zginęli w wojnie plemiennej. Rock stał się dla Bango niemalże ojcem. Wspomnienia o rodzicach powróciły do Rocka, a nawet więcej. Jeden obraz czegoś, co nazywa się Soul Edge. Okej. Okay. Pierwszym przeciwnikiem Voldo, nasz różowy wojownik, tutaj stoi nam na drodze. No jak możecie zauważyć, Rock posługuje się właśnie wielkim toporem, ogólnie jest wielkim osobnikiem. No ale przez to właśnie, że był na statku jego ojca, tak? Bo jego ojciec był kupcem, coś takiego. I z tego, co wyczytałem, to właśnie na statku znajdowała się pewna broń, tak? I piraci, którzy właśnie zaatakowali statek ojca właśnie Rocka, no głównie chodziło im o tą broń. Osobą, która dowodziła atakiem, czy też odpowiedzialną właśnie za ten atak, jest nikt kto inny jak właśnie Cervantes, więc prawdopodobnie wychodzi na to, że właśnie w ten sposób oto właśnie Cervantes dostał w łapy Soul Edge'a. Także dosyć ciekawe. Cyk, rzucik z główki. Tak jest. No, Rock nie wygląda tutaj na inteligentną osobę. Wiecie, duży osiłek. Tym bardziej jeszcze, że większość praktycznie życia musiał spędzić w osamotnieniu, tak? Samemu musiał utrzymać się przy życiu na lądzie, tak? Po tym właśnie, kiedy to Cervantes właśnie zaatakował statek. I warto też wspomnieć, że jedyną właśnie osobą, która przeżyła ten atak, jest właśnie Rock. Więc no, ciężkie miał życie. Bango. Zaraz do niego dojdziemy, momencik, chwileczkę. Ale fajnie, że mi podpowiadasz, kolego. No i tak. Rok po tym, jak już był w stanie, chciałem powiedzieć, sam się utrzymać, no przeżyć, o, może to będzie lepsze słowo, no to właśnie na tej ziemi, na której żył, tak, na której znalazł ocalenie, znalazł pewne plemię, tak, tylko że plemię dosyć się, no, bało tego wielkiego osobnika, tak, no jak widać, no, chłop jest z dużej postury, więc no, może siać postrach, tak z
Kurczę, jak to nazwać? Nie jest to czapka. Chodzi mi o te futro na głowie z głową. Strzelam jakiegoś niedźwiedzia. Może wilka. Ale wydaje mi się, że to będzie niedźwiedź. Więc no, wracając do tematu, bo troszeczkę się zamotałem. Plemię właśnie bało się Roka, tak? Ale jedynym właśnie osobnikiem, który się zaprzyjaźnił, tak, z Rokiem, no to był właśnie Bango. No i Rok po jakimś czasie stał się praktycznie dla Bango jak Bango, kurczę, nie wiem, czy to się odmienia, mniejsza, no to stał się dla niego jak ojciec, tak? No i tak właśnie prezentowała się historia właśnie Roka. Faktem, ja i tak te prologi będę robił, więc no... Tam będę mówił to płynniej, w ogóle tutaj mogę mówić jakieś takie ciekawostki albo po prostu komentować to, co się dzieje. Na razie idzie dosyć zgrabnie, nie jest źle. No co można o Roku powiedzieć, no jest na pewno silną postacią pod względem mocy, tak? Zasięg ma na pewno duży. Także to jest plus jego, no ale jest wolny na pewno, tak? Podoba mi się to właśnie w Soul Edge'u, czy też w późniejszych częściach Soul Calibur, że właśnie postacie, mimo że na przykład są silne, tak? Ale mają wady jakieś, że są na przykład wolne, czy coś takiego. To jest spoko. Fajne jest też to, że kiedy na przykład odblokujemy sobie nową broń, tak? No to ta broń daje nam różne atrybuty, tak? Przypuśćmy, odblokujemy sobie jakiś nowy topór, na przykład Rokiem, tak? I przez ten topór, na przykład Rok może być kapkę szybszy, ale na przykład możemy za to stracić na sile, tak? I to jest fajne, podoba mi się właśnie, że tutaj jest wprowadzone coś takiego. Już w pierwszym odcinku, właśnie Huongu swoją drogą, wspominałem o trybie Edge Master. Tak to się nazywało? Chyba tak. Gdzie właśnie mamy sobie taką mapkę, podróżujemy po niej i właśnie tam poprzez wygrywanie walk, które polegają na pewnych zadankach, tak, możemy właśnie sobie odblokować nowe bronie. Czy będę to robił, nie wiem. Jak coś, to możecie dać znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Co prawda niektóre zadania są dosyć skomplikowane, ale myślę, że wiecie, metoda prób i błędów i da się zrobić, nie? Bango, bango. No chodź tutaj, Lilong. Łysolcu ty jeden. O ty, jeszcze zbił mi cios. To jest właśnie fajna mechanika, że możemy sobie zbić cios przeciwnika. A chyba zaraz pozbędę cię broni, co, kolego? No to chodź. Chodź, misiu. I myk do wody. Śmiesznie te postacie spadają w ogóle do tej wody. To wygląda, jakby ta postać tak wklejona była na pierwszy plan. Nie, że wpada do wody, tylko, że po prostu leci sobie na tle tej wody. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. O ty! Właśnie taki na przykład ma mały zasięg, ale jest szybka
i widzę, że mnie tutaj kosi. Jeszcze rzutem mnie zrobiono. Podnieś takiego chłopa teraz, kobieto. No, musisz być silna. Hiena, ja ci zaraz dam hienę. No to lecimy, druga runda. Cwaniaro. No chodź, 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 chodź. Ej, ja chciałem rzut zrobić. Ale to nie fair jest. Ej, jak to przegram, to trochę styd... Tak... Lipa będzie, co? Dobra, wyszło, 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 wyszło. Ding, ding! Bango! Final battle. Hip. Ładny streamował ma w ogóle tutaj taki. No ale zaraz koleżanko broni będzie śmiała. I z Barbary takie z baniaka jeszcze. W ogóle ej, zwróćcie uwagę, że kiedy postać nie upadnie po pokonaniu, tak? A my sobie ją tam dalej boksujemy, czy wykonujemy rzut, co nie? W Tekenie na przykład, kiedy postać no przegrywała, tak? Już nie miała tego paska zdrowia. No to po paru tam sekundach był replay i ta poza, tak? A tutaj widzę, że tak szybko się to nie przełącza. Pierdoła, wiem, ale warto na coś takiego uwagę zwrócić. Cervantes. Jedna ze zmor dzieciństwa. Kucaj. Nie nauczyłem się tego. I pewnie nie nauczę się. Ja teraz mogę gadać, że trzeci cios masz kucać, stary. Chociaż z tego, co ja pamiętam, on tutaj ma taką mieszankę wybuchową, że raz, że ma podcinkę, że wiecie, trzeci cios jest o, właśnie na nogi. Ale też chyba ma coś takiego, że trzeci cios jest też wyprowadzony na korpus, głowę, wiecie, no, no nie można go kucnąć. No i Cervantes spuścił mi w pierdziel. Chłopie, nie dosyć, że staruszka, żeś mi zabił. No nie, jeszcze blokuje mi te... No o, pozbyłem się broni, elegancko, świetnie. Perfekt! O to chodzi, o to chodzi. Aha, dobra, dobra, dobra. Czyli kiedy używam tego Critical Edge Combo, to się nazywa. Czyli wiecie, kiedy marnujemy sobie pasek zdrowia, czy pasek po prostu broni, tak? I wykonujemy taki super atak, to widzę, że na drugą rundę ten pasek się odnawia, nie cały. Więc też trzeba ostrożnie tutaj blokować. No i lecimy z tym panem teraz. Soledge. Tym razem niebieski, wcześniej chyba był czerwony. Także on tylko ma taki rekolor. Kolor jak sobie koleżka tutaj zmienia. Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie, że mnie podrzuciłeś. Bardzo nieładnie. Nie trafił mnie, wow. Ale teraz już trafi. Oczywiście, oczywiście. Przecież ten jego zasięg z tej dobitki to jest jakieś chodzące nieporozumienie. Ale dobrze, dobrze, boss nie może być łatwy. Trzeba trochę pocierpieć. Ty po polsku mów do mnie, a nie. W ogóle ten budyneczek w tle, co sobie lata, taki jakiś miszny. Jakby wypadł. Nie, rzut, fuck, niedobrze.
Oj, dobra, za plecami jestem. On właśnie lubi sobie tak teleportować się i z góry skoczyć. Nie wiem, czy też sidestepem nie można to ominąć. Może będzie okazja, to się wypróbuję. No, była okazja, ale akurat cios wyprowadzałem. No, znowu. Ważne, że omijam, ważne, że omijam. O, właśnie, kopnięcie przecież, no, można tą postacią kopać. O, świetnie, teraz wyłapałem to. O, nie wolno ślizgami, nie. Dobrze, mamy to, świetnie, jeszcze poleciał sobie w dół. Cudownie. Dobrze, a ja was w takim razie zapraszam do filmiku końcowego. This is the Solage. I wonder if my mother and father are still alive. They might be alive. If I keep this sword, someday I may see them again. I'm sorry, Bongu. Please forgive me, Bongu. No i mieliśmy pokazanego właśnie tego Bongu i po dotknięciu właśnie tego Solage'a wychodzi na to, że Rock tak jakby odzyskał całą pamięć, tak? Tam było też chyba powiedziane coś takiego, że możliwe nawet, że jego rodzice żyją po właśnie ataku tych piratów. Jak czytałem sobie na wszelakich Wikipediach, też troszeczkę sugerowałem się książeczką, czy też instrukcją, która jest no w płytce po prostu, tak? No to było tam właśnie napisane, że Rock coś tam pamiętał, ale o takiej kompletnej amnezji, no to nic nie było mówione, więc no. No, ale no, jak widać, Rock opuścił, albo nawet nie powrócił w ogóle już do Bongu, chodzi na to. Od razu wam powiem, że to jest złe zakończenie. Już też wam w poprzednim materiale wspominałem, że tutaj mamy kilka zakończeń. Ja wam też te drugie zakończenia też pokażę. Także, no. No, mówiąc krótko, no, nie oszukujmy się, Rock nie opuściłby Bongu, wróciłby do niego. Więc no tak, tak by właśnie prezentowała się postać Rocka. Taki duży osiłek, silny i w ogóle. Dobra, z mojej strony to by było na tyle. Ja byłem Nero, dzięki za oglądanie. Miłego dzionka, czy też wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądacie. No i co, trzymajcie się, na razie, cześć i yo!